Rozdział trzeci Gdy okręt okrążył przylądek i znalazł się w zatoce, wiatr ustał. Tę naturalną przystań osłaniały wysokie skały powstrzymujące wicher. Woda była tu spokojna, a jej powierzchnia zaburzał tylko ulotny ślad, jaki zostawiał za sobą wilczy wicher. — To już Skandia? — spytała Ewelin. Will nie miał pojęcia, co ma jej odpowiedzieć. Jeśli rzeczywiście dotarł już do tej krainy... To wyglądała ona całkiem inaczej, niż się tego spodziewał. Na brzegu wznosiły się tylko dwie drewniane chaty, miasta ani śladu. Poza tym w zasięgu wzroku nie było widać żywej duszy. Wygląda dość niepozornie, nie uważasz? Svengal, który z linę, zaśmiał się głośno. Jaka tam skandia? prychnął. Jesteśmy dopiero w połowie drogi. To jest skorkil. Widząc ich zdumione spojrzenia, wyjaśnił. Teraz do Skandi nie da się dopłynąć. Ta przeklęta burzana burza na wąskim morzu spowodowała takie opóźnienie, że nie udało nam się dopłynąć do celu przed letnimi sztormami. Tutaj odczekamy, dopóki się nie wyszaleją. Po to właśnie wzniesiono te chaty. Will popatrzył z powątpieniem na zbudowane z Bali domy. Sprawiały wrażenie prymitywnych i niegościnnych. Jak długo to potrwa? spytał. Svengal skrzywił się. Może sześć tygodni? Może dwa miesiące? Kto wie? Obrócił się i zostawiając ich samych, odszedł, zarzuciwszy na ramię kłąbliny. Spoglądali ku zbliżającemu się wybrzeżu. Wyspa Skorkil sprawiała niegościnne wrażenie. Granitowe urwisko opadało niemal do samej wąskiej plaży, przy której wznosiły się wyblakły od słońca i poblakły od soli domostwa. Jak okiem sięgnąć, nie widać było ani jednego drzewa, ani nawet źdźbła trawy. Szczyty klifów pokrywał śnieg i lód. Oprócz tych białych plam wszystko wokół było szare, piętrzące się kamienie oraz nieco ciemniały. Całkiem jakby czczeni przez Skanian Bogowie pozbawili ten nieprzychylny zakątek wszelkich barw. Wieślarze, którzy nie musieli już zmagać się z przeciwnym wiatrem i falami, zwolnili tempo. Okręt sunął przez zatokę w stronę kamienistej plaży. Siedzący przy sterze erak prowadził go pewną ręką, aż wreszcie stępka zaszurała odno. Wilczy okręt znieruchomiał po raz pierwszy od wielu dni. Will i Evaline stali niepewnie na pokładzie, zaskoczeni tym, że kołysanie, do którego zdążyli się już przywyknąć, nagle ustało. Wciągane wiosła zadudniły o pokład. Erak uwiązał drzewce wiosła sterowego grubym rzemieniem, by nie poruszało się wraz z falami. Spojrzał w stronę jeńców. — Możecie wyjść na brzeg, jeśli macie ochotę. — rzucił. Nie musiał ich krępować, ani wyznaczać strażników, którzy by ich pilnowali. Średnica Skorkil w najszerszym miejscu sięgała zaledwie dwóch kilometrów. Poza naturalną przystanią, w której się znaleźli, i dzięki której znaleźli i dzięki której miejsce to stało się schronieniem przed letnimi huraganami, wybrzeże opadało prosto do morza skalnymi urwiskami. Will i Ewalin przeszli na dziu pokrętu, mijając po drodze żeglarzy zajętych wydobywaniem spod pokładu baryłek z wodą oraz piwem i worków z suchym prowiantem. Will przerzucił ciężar ciała przez nadburcie, zawisł przez chwilę na rękach i opadł na kamienisty brzeg. Jako, że okręt siłą rozpędu wsunął się na plażę, było to dość wysoko. Obrócił się, by pomóc Ewalin, ale dziewczyna wylądowała już na ziemi obok niego. Nie byli w stanie podstąpić ani kroku dalej. — O Boże! — nieknęła cicho Ewalin, czując, jak stały ląd pod jej nogami chwieje się i kołysze. Straciła równowagę i przyklękła na jedno kolano. Will miewał się niewiele lepiej. Teraz, gdy skończyło się bezustanne kołysanie... Miał wrażenie, że to ziemia faluje pod jego stopami. Oparł się ręką o belki poszycia okrętu, żeby nie upaść. Spytał. Popatrzył pod nogi, ale ujrzał tylko nieruchome kamiki płaskiej plaży. Zaczęło mu się zbierać na mdłości. Uważać tam na dole! krzyknął ktoś nad nimi i w tej samej chwili z grubym łomotem tuż obok nich wylądował wór pełen suszonej wołowiny. Will zatoczył się i podniósł głowę. Napotkał widok jednego z marynarzy, który uśmiechał się od ucha do ucha, wyraźnie rozbawiony. Kręci się we łbie, co? zauważył wilk morski, bez cienia sympatii w głosie. To minie, za parę godzin wszystko będzie dobrze. Willowi rzeczywiście potężnie kręciło się w głowie. Ewalin zdołała jakoś wstać. Wciąż zataczała się, ale przynajmniej nie męczyły jej mdłości, które doskwierały młodemu zwiadowcy. Wzięła go za rękę. Chodź, powiedziała. Przed tamtą chatą jest ława. Jak posiedzimy, to może nam przejdzie. Chwiejąc się, jak pijani dotarli z trudem do drewnianej ławy i stołu przy jednej z chat. Will opadł na nią ciężko i podparł głowę rękami. Stęknął, niewyraźnie czując kolejną falę mdłości. Ewalin czuła się ciut lepiej, poklepała go po ramieniu. Skąd to się bierze? Zapytała słabym głosem. Tak bywa, kiedy spędziło się nieco czasu na pokładzie. Wyjaśnił jej Erak, który właśnie do nich podszedł. Uginał się pod ciężarem worka z prowiantem, rzucił go na ziemię przy drzwiach chaty i odsapnął z ulgą. Jakoś tak się dzieje, mówił dalej, że nogi muszą odzwyczaić się od kołysania. Nikt nie wie dlaczego. Minie kilka godzin i poczujesz się lepiej. Nie wierzę, żebym jeszcze kiedyś poczuł się dobrze. nieknął chrapliwie Will. Nic ci nie będzie, zobaczysz. Zapewnił go Erak. Lepiej rozpal ogień. Polecił szorstko. Wskazał kciukiem osmolony krok kamieni, znajdujący się kilka metrów od najbliższej chaty. Poczujesz się lepiej, jak zjesz coś ciepłego. Na wzmiankę o posilku Will znowu jęknął. Wstał jednak krwiejenie zławy i wziął wzi od raka chup szokę oraz krzesiwo. Podeszli ze walin do miejsca przeznaczonego na ognisko. Obok wznosiła się sterta drzew wyłowionych z wody przez nie poprzednich użytkowników tego miejsca. Bierwiona były suche dzięki słońcu i morskiej soli. Niektóre z nich okazały się na tyle cienkie, że dało się je łamać gołymi rękami. Will zaczął stawiać szczapy w piramidkę pośrodku kamiennego kręgu. Ewalin zajęła się zbieraniem garści mchu na podpałkę. Już po paru minutach płonął mały ogienek. Języki płomieni lizały łapczywie większe kawałki drewna, które chłopak i dziewczyna dokładali teraz do ogniska. — Jak za dawnych, dobrych czasów — stwierdziła półgłosem Ewalin, lekko się śmiejąc. Na to wspomnienie rozjaśniła się również twarz Willa. Doskonale pamiętał płonący most Morgarata, płomienie pożarające łapczywie nasączone liny i suche sosnowe belki. Westchnął ciężko. Gdyby trzeba było, zrobiłby to jeszcze raz, bez wahania. Żałował jednak, że wciągnął w to wszystko Ewalin. Gdyby mógł cofnąć czas i zrobić coś, żeby nie pojmali jej razem z nim, a jednocześnie Choć ubolewał na tym, co się stało, jej obecność stanowiła jedyną pociechę w tej beznadziejnej sytuacji i trochę wbrew sobie cieszył się, że dziewczyna jest przy nim. Prócz tej przyjaźni nie pozostało mu już nic. Zawstydził się swych myśli, ale nie mogło to zmienić faktu, że gdyby nie ona, po prostu nie chciałoby mu się żyć dłużej. Wyciągnął dłoń i dotknął jej ręki. Spojrzała na niego, tym razem to on uśmiechnął się pierwszy. — Zrobiłabyś to jeszcze raz? — spytał. — Wierz, mam na myśli most i tak dalej. Zastanowiła się poważnie krótką chwilę, a potem powiedziała. — Bez wahania, a ty? — skinął głową. Potem zaś weschnął znów, myśląc o tym, co pozostawili za sobą. Erak, który przyglądał się dyskretnie z pewnej odległości, mruknął pod nosem za, za probatą. — Każdemu z tych dwojga przyda się przyjaciel — pomyślał. Gdy dotrą do Halasolm i znajdą się na dworze Ragnaka, czeka ich niełatwe życie. Zostaną sprzedani jako niewolnicy, a to oznaczało ciężką fizyczną pracę, bez wytchnienia i nadziei na uwolnienie. Ktoś od świtu do nocy, dzień po dniu, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, potrzebuje przyjaznej duszy. Chyba, że król Araluenu zapłaci za nich okup. Trudno było powiedzieć, że Rak tak naprawdę polubił tych dwoje. Jednak zyskali jego szacunek. Skandianie byli wojownikami z krwi i kości, ceniącymi nade wszystko zręczność oraz odwagę okazywaną w bitwie. A z pewnością ani Willowi, ani Ewalin nie brakowało śmiałości, skoro poważyli się na tak szaleńcze przedsięwzięcie jak spalenie mostu Margarata. Chłopak sprawiał się całkiem nieźle, kładąc pokotem groźnych wargalów z tego swojego maleńkiego łuku. Erakowi rzadko zdarało się widywać kogoś, kto strzelałby równie celnie i szybko. Domyślał się, że Will zawzięciał to swojemu zwiadowczemu wyszkoleniu. Ale dziewczyna też wykazała się nie lada odwagą. Najpierw dopilnowując, by niszczycielski ogień rozpalił się jak należy, a potem, gdy Will padł ogłuszony kamieniem ciśniętym przez jednego ze Skandian, próbowała jeszcze pochwycić łuk i walczyć. Trudno było nie darzyć ich sympatią. Oboje są jeszcze tak młodzi, a przed nimi niełatwa przyszłość. Postanowił traktować ich dobrze, ale tylko do czasu, kiedy znajdą się już w Halasol. Erak się, gniewnie z tych rozmyślań, które jego zdaniem stanowiły oznakę słabości. Mięczak się ze mnie robi na starość. Mruknął gniewnie pod nosem. Zauważył, że jeden z wieślarzy próbuje ukradkiem podwędzić kawał wieprzowiny z worka. Zas zaszedł go cichcem od tyłu i z całej siły kopnął w tylną część ciała, także tamten runął jak długi. Łapy przy sobie, złodziejskie nasienie! Warknął. Obrócił się i schylając głowę... Wszedł przez niskie odrzwia, do wnętrza mrocznej, cuchnącej dymem chaty.